radnymi, to nie, nie, radnymi. Oni byli większy grupy radnych, niestety. No ja nie lubię. To nie jest dyskusja, nie widzę powodu, żeby rozpatrywać coś, czego co nie miało miejsca i na tym no, nie ma powodu, żeby zastanowić. Jeżeli będą mieli te, napiszą jakieś wnioski, to wtedy się zastanowimy. Na dzień dzisiejszy naprawdę nie widzę powodu. Wie pani co, każdy... Taki pan przystań, bo teraz takie dupę Elena tutaj mówi, że się pan zorzył. Jeżeli będę dyskutował, no to pani głosu tutaj nie udzielał. Chciałbym tutaj jeszcze jedną sprawę poruszyć. Odnośnie komisji. Pani tutaj... A nie ma pomocy? Nie ma jej? Nie ma, ma pana dosyć proszę. Powiedziała... Ja nie wiem. Dostaliśmy na początku takie fajne książeczki z Biur Prawa Samorządowego, w którym między innymi jest ustawa o samorządzie gminnym. No to jest cała ustawa o samorządzie gminnym. Cała nie, bo to jest jeszcze inna. No dobra, nie ważne. Cała. Nie jest cała. O samorządzie. Cała ustawa o samorządzie. Tak, tak, ale nie tylko. Nie tylko. Czyli o samorządzie. No, no. Z niej jasno wynika, że na prawo udziału w każdej komisji, to co już mówimy, zabieranie głosu. Panie Zbysławie, myśmy nie powiedzieli, pan nie może, pan może uczestniczyć, pan nie może tylko głosować, przecież my to wszystko wiemy. I dlaczego pan do tego prawa? Czy wie pani co? Czy wszyscy, niech pani mówi za siebie. Pani Adela Boszyk, ja sobie tutaj zapisałem, co powiedziałem na komisji. Pan jest tu tylko obserwatorem w tej chwili. Proszę nie zabierać w ogóle głosu. No bo jak nie udzieliłam panu głosu? To pan może zabrać głos, jeżeli przewodniczący komisji panu udzieli. I chwilę później powiedziałam, niech w ogóle pan nie odzywa się do mnie. Oczywiście, jak to możecie ubierać się. Słowo za słowo. Całej sesji, to co powiedzieć, co pan powiedział na ostatniej komisji. Gdy pan mnie sprostował, że źle przedstawiam zawartość plakatów. Co pan miał na celu pisząc te plakaty, nie wieszając po całej gminie? Nie podpisuję. Czy pan był autorem? No pewnie, że tak, pan powiedział. Kilka wieszałem plakatów i wcale się tego nie będę ukrywał. Plakat oczywiście mówił prawdę. Głosowaliście wielokrotnie wbrew woli mieszkańców. Tak, przywódca. A jeżeli ja coś piszę i uważam, że to jest prawda, to ja to podpiszę. A pan rozwieszał coś, co nie było podpisane. I jak to uzna, że pan pisał prawdę? To znaczy, prawda niepodpisana nie jest prawdą? Nie. Anonimy są fałszywe. Prawda jest prawda. Nigdy się tego nie wybierałem, zostajecie głosy sam wyszałem. Prawda jest prawda. I tyle. Wielokrotnie głosowaliście. Jest prawda, tylko prawda i jedyną, i dziękuję bardzo. Jedyną decyzję mieszkańców jest uchwała Zadania Miejskiego. Wielokrotnie głosowaliście łącznie z radnymi Bukówca wbrew woli mieszkańców Bukówca. Także wszyscy o tym wiedzą. Każdy radny będzie własnego uznania sumienia. I sumienia. Będę to wielokrotnie odsłuchuję uroczyście i proszę wiedzieć, jakie słów zawsze ze szczegami pamiętamy. Na pewno będzie żadny swój przeciwko mieszkańcom żadnego mieszkania. Dziękuję panu. Proszę, czy są jakieś inne wnioski i głosy do zabrania? Słucham pani. A to nie jest na dzisiejszym 13. sesji, tak? Proszę bardzo, ktoś tu chciał zabrać głos? Panie Rodzic, proszę. Chciałem Państwu poinformować, że zakończyły się zawody narciarskie, jak co roku, które organizujemy w gminie tutaj ze szkołą, z innym ośrodkiem, przepraszam, innym z... Thank you.
Także zadanie, które kiedyś było jakby określone, które miało na celu wyłonienia dobrych instruktorów na Kaska. Szkoła ma około 4 dobrych kwalifikowanych instruktorów, którzy pomagają właśnie tym udziałowi szkoły. Także jesteśmy bardzo dumni z tego i cieszymy się ogromnie. Z drugiej strony jest troszeczkę jeszcze sytuacja matki. Dlaczego na przykład inne szkoły z innej miejscowości słabo się aktywizują? Nie ukrywam, że rozmawiając z dyrektorem szkoły, chcemy zrobić u mnie taką giełdę przed sezonową narciarską, mam powiedzieć. Też, ale wydaje mi się, że gdzieś tam jest może niedoinformowanie lub taki trend, że to jest sport drogi. My z moimi siłami możemy zrobić lata, to, że to nie jest takie drogie i poprzez giełdę właśnie narciarską, że chcemy zrobić w małej szkole, w naszej szkole dużej, na tej małej sali sportowej. Może coś nam w jakiś sposób wzbudzi tą całą aktywność pozostałych miejscowości. Zaprosimy inne szkoły, tak jak tutaj Kury, Czysko, czy Dużyna, czy Jędrzyce, żeby mogli skorzystać podczas jakiegoś podczas tego w sposób taki namacalny. Także szkoła przygotuje taki można powiedzieć, czy folderek, czy jakiś taki prosty skrót do szkoły ich takie działania. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy się zdążymy spotkać jeszcze do tego czasu, ale przypominam jedną z największych imprez biegowych tutaj na wsi. 30. Bieg Sokoła. Mam nadzieję, że przy jednym jubileuszu, 20. mieliśmy Cierka Wieża, potem był Smoleńsk. Teraz 30. żywy. Ale myślę, że wszystko będzie po myśli, także zapraszam Was wszystkich serdecznie, jako nawet jako uczestników. 12 kwietnia, Pukuje z Górny, Polska. Dziękuję. Tam z kilkoma osobami i to, co ma, podajcie mu zaraz, żeby nie uciekać do domu, musi ten program rozwiązać. Tam prawda jest dobrze. Pani Maria. Dziękuję i zamykam trzecią sesję Rady Gminy. Dziękuję bardzo.